POE na nowym gameplayu. I tu Watch Together. Muszę wam... Nie to. Nie to, kurde. To. No. Tylko jak tu dać na pełen ekran? No to może po prostu odpal na tym, na podglądzie i tyle. Nie no, tu musi być... Pierwsze pytanie, czy słyszycie... Czy słyszycie... O, Rybcia, wielkie dzięki za subika. Słyszymy. Gdzie był ten przycisk do pełnego ekranu? A tu był, powinno. Dobra. No, jak widzicie, to gra przypomina No Rest for the Wicked, czyli po prostu chodzi się i się napierdziela w 2D, to już nie jest tak jak w pierwszym POE, gdzie po prostu był styl typowy action RPG. Tutaj trzeba jednak bardzo mocno celować, chodzi się wsadem, prawdopodobnie wsadem, ale nie jestem pewien, bo tu na przykład są czary na kugle, ale chodzi się na klawiaturze. Nie wiem, jak to jest rozwiązane na padzie. Na padzie pewnie będziesz jedną gołą chodził, a drugą będziesz celował, nie? Mm. Także na padzie podejrzewam, że to będzie bardziej intuicyjne niż na klawiaturze. Tak, w ogóle Rybcia, bo Sosek zaczął, nie zdążyłem dokończyć. No. Dzięki wielkie za subika, za trzeci miesiąc suba z rzędu. Na trzecim miesiącu chyba już masz nawet inną emotkę odblokowaną, także sobie zobacz. No, a co my tam? Generalnie obejrzałem sobie gameplay od Piotra Maciejczaka, jak grał tym Monkiem. No. I powiem ci, dopiero na tym Monku, bo ten gameplay też oglądałem, ale on nie wyglądał jakoś tak rewelacyjnie, nie? Fajnie, że było właśnie to strafowanie, że można strzelać w czasie ruchu, są te dodge, które działają troszeczkę właśnie jak Dark Soulsach, że masz te faktycznie, może nie iframesy, ale musisz patrzeć na animację ataków od przeciwnika, żeby robić rolki na przykład na bossach. No. Bardzo mi się to podobało. Także gameplay hunterem, czy tam tym łucznikiem, jak zwał, tak zwał, powiem ci, jakoś nie porwał mi specjalnie, ale ten gameplay od Piotrka, jak grał Monkiem, wyglądał fenomenalnie. Przede wszystkim tam było dużo więcej fizyki pokazanej, także jakieś tam właśnie uderzenia, które były fale uderzeniowe, albo jakieś takie mocne kombosy, bo Monk bił kijem, nie? Także on robił Monka, który napierdalał właśnie jakimś tam kijem i czuć było te każde mocniejsze uderzenie jakimś takim finisherem, jak trafiałeś na takiego, wiesz, na taki słaby trash, tak on dostawał taką lepę w pysk tym mocnym atakiem, to go wypierdalało w ogóle w kosmos i no, ta fizyka była bardzo fajnie zrobiona. Tak samo na przykład jak klepał w tym momencie last bossa z pierwszego aktu, tego kata, egzekutonista, jak mu tam zwał, no tego typa z toporem, który no, to każdy właśnie taki mocniejszy atak w niego, faktycznie było widać na modelu bossa, że wiesz, jak go uderzył, to on się zachwiał, nie? Tam klęknął na kolano, cokolwiek. Te animacje są naprawdę fajnie zrobione i tak jak duża różnica była w tym momencie pomiędzy Diablo 4 a POE, no z racji wieku wiadomo, że to będzie raczej jakoś Diablo 4, to powiem ci o tyle, o ile widziałem właśnie ten... Po tym gameplayu, co pokazał, już tutaj nie widziałem tego tak bardzo, ale po tym, co pokazał Piotrek, to wyglądało na playlisty. Potem już rodam, ale teraz nie chcę się tego linka szukać. Ale powiem ci właśnie, po tym, co widziałem u Piotrka, to wygląda naprawdę zarobiście. Ten gameplay jest bardzo dynamiczny. Jest troszeczkę małe mob density, mam wrażenie, że tych mobów jest niewiele. Ale to też nie przeszkadza jakoś bardzo, bo ta walka jest taka bardziej kameralna, nie? Że każdy przeciwnik faktycznie jak ci zrobił lepę w pysk, to każdą lepę bardzo mocno było na pasku życia czuć. I czuć, że to było bardzo mocno nastawione na to, jakie masz umiejętności, a nie tylko na to, jak dużo punktów HP, czy tam zbroi, czy odporności ma twoja postać, nie? Także fajne. Taki odczuwalny ciężar spoczywał, powiedzmy, na umiejętnościach gracza.
i strasznie mi się to podobało, nie? Tak samo rozwój, znaczy też nie do końca wczytywałem się, na czym to polega, ale mam wrażenie, że rozwój skillów jest dużo bardziej intuicyjny niż to, co się robiło. Przede wszystkim logika w POE pierwszym strasznie mnie kurwa też czuchała beret, bo nie potrafiłem zrozumieć jak, jako potężny wojownik, czarodziej czy ktokolwiek inny, dajmy wojownik, masz siekierę, która ma czerwony slot i mając tą siekierę z tym czerwonym slotem jesteś w stanie napierdalać, nie wiem, potężny atak. Ale zmienisz to, na tą samą siekierę z niebieskim slotem i już tego ataku nie możesz robić, tylko możesz robić, nie wiem, błysk, czy tam unik. Mówię, to jest kurwa ta sama siekiera, dlaczego nie mogę robić jednego skilla? Dlaczego skille nie są przypisane do postaci, tylko do itemów? I nie wiem, no, że jest mechanicznie... No, ja wiem, że to mechanicznie może być, no, ale do, kurwa, na logikę to tak nie powinno działać. No, dlaczego łapiąc w rękę jedną rzecz umiem robić jakąś akcję, a biorąc do ręki inną rzecz tej akcji nie potrafię robić? To jest dla mnie absurdalne. I, no, nie ma czarodziejów w POE, a magia jest z tych, z kamieni i nic więcej. No okej, okay, magię jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale dlaczego skille fizyczne? Typu, nie wiem, podwójny strzał, czy tam bo potrójny strzał. No to nadal jest magia. No nie, no podwójny strzał nie jest magią, albo mocny atak nie jest magią, albo skok, albo szarża nie jest magią. To jest napierdalanie, czysto fizyczne napierdalanie. Nie kupuję tego. Nie kupuję tego. Takie marudzenie starego dziada. No, na dobry kanał trafiło w każdym razie. No, ale tak samo, nie wiem, dodanie na przykład normalnego złota jako walutę do gry. Też mi się bardzo tak zerkam w dół, bo kitku przecież jest myra wąsem po nodze. Dodanie waluty w grze jako zwykłe złoto, moim zdaniem, no kurwa, strzał w dziesiątkę, to jest dokładnie... Diablo 2 mi też opierał się na złoto. Mi się właśnie to nie podoba. Fakt currency w POE trzeba zrozumieć, ale to kurde, tak tego mi brakuje w Diablo 2 teraz. Ja bym powiedział właśnie, że to, co było w Diablo 2, było najbliżej perfekcji. Tam było złoto, które było jak najbardziej używalną walutą, bo złota używałeś na przykład do hazardu, w którym można było bardzo fajne itemy wydropić, nie? Także gold był używalny cały czas. No minusem Diablo zgadza się z to, że trzeba zrozumieć jak te orby działają, ale jest to bardzo dobry mechanizm, który dobrze działa. Znaczy w endgame'ie dla graczy jakichś tam hardkorowych, semi-hardkorowych nawet jest pewnie na okej? Na początku. Zresztą na początku to bardzo dużo craftingu robię samymi orbami. Tylko, tylko że masz tysiące godzin w POE, jak nie dziesiątki. No mówię, że to jest minus, ale, nie, ale mówię, że to nie jest zły mechanizm. Nie, ja też nie mówię, że jest zły. On jest po prostu w chuj nieprzystosowany do graczy casualowych albo semi-hardkorowych, powiedzmy, tak bym to nazwał, nie? Po bo prostu dla graczy nowych. No, też. Też, bo no, masa pamięciowa, nie? W każdym razie, no, Diablo 2 nie miało takiej ilości pamięciowy. Polegała na złocie i runach. Czy tam PGM-ach, no, runy generalnie. I to była dość prosta, bo runa to jest runa. Musiałeś się nauczyć hierarchii run i to było w miarę logiczne, nie? A POE handluje taką ilością niedorzecznych surowców, że no widziałeś ile pod koniec swojego gameplayu miałem różnych śmieci w skrzynce, miałem dosłownie cały staż walut. To wiesz, ja rozumiem, że powinno być jakoś rozbieżność w tych walutach, ale nie aż taka, nie? I to mnie najbardziej tam bolało, że to było takie no w chuj nieprzystępne, w chuj nieintuicyjne i wymagało od ciebie po prostu chamskiej pamięciowy. Zobaczymy na ile zrobione to zostanie w POE, bo wiem, że ma być złoto jako istotna waluta. Nie wiem, czy będą jakieś dodatkowe. Dobrze by było, bo samo złoto też nie jest idealną walutą, co pokazuje na przykład Diablo 4, Diablo 3, cokolwiek innego. Ale złoto plus jakaś tam waluta znajdowalna w grze, właśnie typu runy z Diablo 2, moim zdaniem to jest ten idealny złoty środek, gdzie jest wystarczająco prosto, żeby to zrozumieć, a wystarczająco głębi ma, żeby faktycznie dawało fan ze jakiegoś tam trade'u, nie? Także to jest poprawione, sam game graficznie, ta gra wygląda naprawdę dobrze, te wszystkie animacje. Na początku jakoś nie byłem przekonany, tak na pierwszym gameplayu, który w ogóle wyszedł z POE 2, mówię, tam chyba był jakiś druid pokazany, z tego co pamiętam, w shapeshifterze. Mówię, okej, okay, wygląda to całkiem w porządku, ale mówię, to jest jeden skill, jak będę tą samą animację oglądał 50 tysięcy razy, a one były takie dość długie, nie? Takie dość precyzyjnie zrobione, ale były dość długie, na przykład taka
Pamiętam, że była taka umiejętność, że niedźwiedź stawał na dwie łapy i napierdalał taką szarożą przed siebie, nie? Tak taranował wszystko. I mówię, okej, no wygląda całkiem widowiskowo, ale jak będę robił tą umiejętność 50 razy w ciągu pół godziny, to mi się nie będzie chciał użykać, nie? Ale jak zobaczyłem, jakie są animacje właśnie przy Monku, powiem ci, to naprawdę zrobiło wrażenie, nie? Właśnie te wszystkie kombosy, finishery, bardzo dynamiczna postać. W ogóle bardzo mi się podoba ta klasa. Z początku nie byłem też jakoś specjalnie do niej przekonany, ale jak zobaczyłem, jak ona operuje tymi skillami, jak bardzo tańczy po polu bitwy, żeby unikać ciosów, zadawać swoje własne, no jestem naprawdę fest zajarany i mam nadzieję, że się to, że będzie więcej pokazanych takich gameplayów, bo jestem bardzo ciekawy przede wszystkim postaci magicznych. Właśnie jak będzie witchka taka typowa na spele, na elementalne. No mam duże nadzieje, nie? Jestem naprawdę zajarany. Cieszę się, że PoE 2 powstaje, bo to po pierwsze będzie bat na dupę dla Blizzarda, żeby zrobić coś ciekawszego, nowszego i lepszego. Pierwszym takim ciosem w dupę był właśnie Last Epoch, który pokazał, że jeżeli Blizzard jest przyparty do ściany, to on potrafi, nie? Bo po Last Epochu właśnie ten sezon, który jest obecnie, czwarty, jest no, klonem rozwiązań, jakby nie patrzeć z Last Epocha. Te wszystkie temperingi i inne mechaniki enchantowania itemów, ten crafting cały jest dosłownie skopiowany z Last Epocha. Także jeżeli PoE 2 wyjdzie i pokaże coś dodatkowo ciekawego, właśnie jakieś zamienianie skillów, jakieś takie unikalne, no to z czego PoE 1 słynęła, nie? Że mogły się zrobić bardzo, bardzo szerokie rozwinięcia tych postaci, że na przykład nie mogę zrobić typa, który strzela z lodu, ale mogę zrobić typa, który strzela z lodu i na przykład płaci za to życiem, a płacąc za życie zmienia sobie tam życie na tarczę, cokolwiek, wiesz, takie popierdolone łombo combo mogłeś sobie robić z tych buildów. No. I głównie z tego było właśnie znane PoE i tego najbardziej brakuje w Diablo 4. Mam nadzieję właśnie, że tego typu popierdolone buildy z PoE 2 zainspirują, czy tam spowodują, że z Hamsko sklonują do Diablo 4 kolejne umiejętności. No i wiesz, rywalizacja na rynku jest dobra, nie? Także na tym może skorzystać każdy. PoE 2 na pewno ogram, na 100% i prawdopodobnie będzie to na premierę, no bo gra będzie darmowa, także z pewnością będziemy sobie gdzieś tam pykać, może jakiś co-opik zrobimy, tak jak Last Epoch, jak wyszedł. No bo chętnie sobie sprawdzę, nie? Wygląda naprawdę bardzo obiecująco, zwłaszcza, że gra jest w uczciwej cenie 0 cebulionów, więc jak najbardziej, choćby wyszła średnio, to i tak by warto sprawdzić no, z każdego, nie? Wymagania sprzętowe, z tego co widziałem, też nie są jakieś bardzo wygórowane, bo chyba rekomendowane jest 2060 RTX. No umówmy się, to jest karta, która ma już ile? 4 lata? No. 5 lat? Coś takiego, także to nie jest wygórowana karta. Oczywiście mówimy o ustawieniach do gry w Full HD. Ale w minimalnych chyba widziałem, że to jest 960. Także no to już jest karta, która ma, nie wiem, 8 lat. No to wiesz, no już kurwa bez przesady, nie? Nowa gra, która wychodzi i wymaga 8-letniej karty, to nie, no. Nie jest dużo, nie? No, dokładnie. Dobra. Ogólnie będzie mi ciężko przesiąść się na P. Boję się, że tracę to, co kochałem w PoE 1, ale i tak sprawdzę na pewno. To trzeba sprawdzić. Znaczy, wygląda na to, że silnik jest bardzo mocno poprawiony, nie? Że on właśnie jest taki, on jest dużo płynniejszy, nie widziałem jakichś loading screenów co 15 minut, te mapy są dużo większe, przede wszystkim ta fizyka obiektu właśnie przy jakichś ciosach i tak dalej, te wszystkie fale uderzeniowe, samo właśnie to strafowanie, to jest zarąbista rzecz dla klas walczących na dystans, zarąbista sprawa, nie? Bo ona bardzo mocno zwiększa dynamikę starć, i faktycznie wymaga bardzo dużego przywiązywania, bardzo dużej uwagi do pozycjonowania. I no wygląda to naprawdę super. Jestem fest ciekawy, co z tego wyjdzie. Początkowo prawdopodobnie PoE 2 będzie... Uwaga, tutaj włącza się mój Nostradamus. Zakładam, że początkowo będzie miało na Steamie recenzje przeważająco negatywne. Albowiem iż, ponieważ będzie mniej skomplikowane, będzie miało dużo mniej mechanik niż PoE 1 i no. Jestem w 99% przekonany, że będzie miało tego mniej i będzie prostsze. Z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby mieć co wprowadzać, to jest powód najbardziej oczywisty, więc oni nie mogą sobie dać wszystkiego naraz. Na pewno GGG będzie chciało mieć duże pole do manewru, żeby jakieś nowości, czy tam udane, te udane po prostu wdrożyć jeszcze raz jako content, a te mniej udane przerobić tak, żeby były po prostu udane.
Więc chęć do tworzenia kontentu, myślę, to będzie pierwsza rzecz, dla którego będzie go mniej. A dwa, żeby zachęcić nowych graczy do w ogóle włączenia tego tytułu i żeby się nie odbili, tak jak ja, od POE 2 tam pod koniec jego żywota, nie? Czy od POE 1 w połowie jego żywota. Bo mówię, jakbym zaczął grać w POE na samym początku, jak były tam te, nie wiem ile, 4, 5 aktów, tak? I nie było 50 tysięcy z tych mechanik, które, no, które istniały w momencie, kiedy już grałem, to myślę, że miałbym całkowicie inny odbiór tej gry. Jakbym testował tą mechanikę z sezonu na sezon i stopniowo ją sobie gdzieś tam w głowie układał, nie? I potem widziałbym po zależności, co warto, co nie warto, co jest szybsze, co bardziej optymalne. Wtedy na pewno grałoby się dużo, dużo lepiej. I w POE 2 podejrzewam, że będzie dokładnie tak samo. W sensie zaczną od tego, że kontentu będzie niewiele. Żeby gracze sobie to wytestowali, sprawdzili, jak im to siedzi, czy jest git, czy nie git. Mm. I potem te mechaniki będą rozbudowywać i one ostatecznie skończą w podobnym momencie jak POE 1. Tylko, że tutaj dostajemy szansę, znaczy wiemy, jaki jest cykl wydawniczy, powiedzmy GGG, że oni wprowadzając sezon nie usuwają starej zawartości, tylko dodają tak nowe mechaniki. Znaczy coś tam usuwają, ale z bardzo dużym przemyśleniem i gracją. Tak, 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 żeby to ze sobą grało, nie? Ale generalnie kontentu dokładają zamiast go zamieniać, tak jak na przykład w Diablo 4, bo w Diablo 4 to jest raczej zamienianie kontentu z jednego na drugi, a w POE to jest nawarstwianie tych mechanik, nie? Tak, tak. I właśnie to jest to, żeby zachęcić nowych graczy, żeby ich nie przerazić ilością nowych mechanik, którą muszą opanować na start. Wydaje mi się, że to będzie jeden z głównych powodów, dla którego POE 2 będzie na początku torpedowane przez swoich korowych graczy. Bo hardkorowcy powiedzą, że gówno, że teraz to wygląda jak Diablo 4, że coś nie da grać, to jest takie, wiesz, niedzielne, casualowe popykadło, a nie POE. I na pewno, no, kurwa, jestem w 100% przekonany, że tak będzie. Ale jestem więcej niż przekonany, znaczy może nie więcej przekonany, ale jestem prawie pewny, że z biegiem czasu ta średnia ocena będzie się bardzo mocno poprawiała, bo będą kolejne mechaniki sezonowe dokładane, nie? Także ono będzie rosło, puchło w oczach, tak jak POE 1. I tym razem mam nadzieję, że się uda utrzymać, powiedzmy, na tym statku Pillars of Eternitowym, bo no, chciałbym śledzić tę grę na bieżąco, nie? Jak się jej rozwój będzie działo w przestrzeni czasu. No. Dobra, lecimy z kolejnym tematem.